Wyjątkowo intensywna w ostatnich tygodniach kampania reklamowa jednego z producentów urządzeń do lokalizacji psów zmotywowała mnie do nagrania dzisiejszego odcinka. Opinie zadowolonych użytkowników i zachęta do zakupu urządzenia, które ma nam, właścicielom, dać poczucie bezpieczeństwa sprawiają, że nasuwa mi się jedno pytanie. Czy lokalizator sprawi, że twój pies będzie bezpieczny? Odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym odcinku. Mam na imię Krzysztof, zajmuję się szkoleniem psów, rozwiązywaniem problemów z zachowaniem, uczę ludzi wspólnego życia z psami i budowania poprawnej relacji. Jeżeli uważasz, że dzisiejszy odcinek albo którykolwiek inny, zawartościowy, zostaw subskrypcję i łapkę w górę pod filmem. Możesz też podziękować mi stawiając wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie pod spodem. Można zauważyć dwie równoległe tendencje, które już od dłuższego czasu dominują wśród właścicieli czworonogów. Z jednej strony walczymy o wolność i swobodę, z drugiej szukamy sposobów na kontrolowanie naszych zwierzaków, kiedy biegają luzem. Naprzeciw tej drugiej potrzebie przychodzą nam producenci urządzeń do lokalizacji zwierząt domowych. Lokalizatorów, których praca oparta jest o sieć GSM lub bardziej profesjonalnych i znacznie droższych urządzeń GPS. Puszczając psa luzem, taki lokalizator ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa i komfortu, gdyż w każdej chwili możemy sprawdzić na mapie w telefonie dokładną albo przybliżoną z bardzo dużą dokładnością lokalizację naszego pupila. I rzeczywiście, takie urządzenia spełniają to zadanie. Pokażą, gdzie znajduje się zwierzę lub gdzie znajduje się obroża, do której został przyczepiony lokalizator. Kwestia bezpieczeństwa naszego psa, który wyposażony jest w lokalizator, wydaje mi się być bardzo wątpliwa. Otóż urządzenie pokaże nam lokalizację, ale nie jest w stanie uchronić zwierzęcia przed wpadnięciem pod samochód, spotkaniem innego psa czy dzikiego zwierzęcia, albo na przykład wpadnięciem do jakiejś dziury, rzeki, kanału, sideł czy innych miejsc, które po prostu mogą zwierzę zabić albo sprawić, że zostanie kalekie do końca życia. Intensywna kampania reklamowa takich urządzeń, oparta o złudne wrażenie bezpieczeństwa, wydaje mi się być po prostu nieetyczna. Odwołuje się bowiem do naszych emocji, do chęci dbania o pupila i zapewnienia bezpieczeństwa, którego po prostu nie zapewnia. Nie oznacza to, że tym podcastem chcę koniecznie zniechęcić do zakupu. Oczywiście lepiej, żeby zwierzę było wyposażone w lokalizator, niż żeby nie było zabezpieczone w ogóle. Takie urządzenia będą bardzo przydatne w pracy psów użytkowych, która wymaga samodzielności i działania poza zasięgiem opiekuna, tak jak na przykład psy ratownicze. W takim wypadku lokalizator może być bardzo pomocny, jednak wyborem przewodnika psa pracującego raczej nie będzie tanie urządzenie, które z wielu powodów może być zawodne, np. z powodu zasięgu sieci komórkowej. Profesjonalista postawi prawdopodobnie na profesjonalne urządzenie GPS, które będzie się różniło jakością, mniejszą zawodnością, a co za tym idzie ceną. Koszt takich urządzeń to kilka tysięcy złotych. Czy istnieje zatem sposób na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa twojego pupila? Tak. Jest to nauka przywołania, ale takiego przywołania porządnego, bezwzględnego i kontrolowanie podczas spaceru. Moją zasadą od wielu lat jest to, że psy mają wolność w zasięgu wzroku. Jeżeli pies znika z zasięgu wzroku, to bez względu na odległość, nawet jeżeli jest za krzakiem 5 metrów dalej, natychmiast jest przywoływany. Czy da się wypracować skuteczne przywołanie? Tak, ale to wymaga wysiłku. Regularny, mądry, dobrze ułożony trening, konsekwencja, stawianie ograniczeń i respektowanie zasad, cierpliwość i czas. Nauczenie doskonałego przywołania jest pracochłonne i czasochłonne, ale tylko ono zapewni bezpieczeństwo twojemu pupilowi. Pamiętaj, że nie ma żadnej wymówki na nienauczenie psa przywołania. Jeśli chcesz dać mu wolność, musisz najpierw mieć pewność, że nie będzie on naruszał granic wolności innych ludzi i zwierząt. A to jest możliwe wyłącznie za pomocą treningu przywołania. Tak więc, moi drodzy, nie dajcie się zwieść, że małe plastikowe urządzenie przy obroży waszego czworonoga zwolni was z obowiązku treningu. To tylko pomoc w lokalizacji, a nie zapewnienie bezpieczeństwa przed spotkaniem z samochodem czy z dzikiem. Prawdziwe, bezkompromisowe przywołanie będzie waszym największym przyjacielem przez całe życie. Życzę wam bezpiecznych spacerów i do usłyszenia. Cześć!